Delsin, właśnie sobie zdałem sprawę, że ci żołnierze dysponują cementowymi mocami, mam rację? Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to się myliliśmy i w sumie też będziemy mogli wrócić. A ty kiedy wracasz z Łamasie? Uwaga! Naruszenie strefy bezpieczeństwa. Oddziały porządkowe proszone są o interwencję. Nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Reggie, sorry, pytanko. Twoi ziomale z roboty może wiedzą coś na temat tych przekaźników? A, porozstawiali je po całym mieście. Policja non-stop ma je na oku. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują, prawda? Jasne. Jak mówiłem. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich wyciągnąć kolejne moce? Zapomnij. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to chyba nie ma sensu tego odwlekać. Walę prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale nie wiem, co z tego wyniknie. Okej, rozumiem. Słuchaj, prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Dzięki, Reggie, jesteś najlepszym bratem. Nie, najlepszy brat zamknąłby cię do końca życia w szafie, w Salmon Bay. Wow, dziękuję za troskę, ale nie wiem, czy szafa jest w stanie powstrzymać przewodnika.